Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam człowieka, z którym zawsze chciałem porozmawiać, ale jakoś nigdy nam nie było po drodze. Gościem moim i Państwa Paweł Gajda. Dzień dobry. Dzień dobry. Może nie wszyscy kojarzą, ale kiedyś w Częstochowie bardzo aktywna, wręcz kultowa była taka kapela, która nosiła nazwę Rażeni Piorunem. I tam na gitarze basowej właśnie Paweł się udzielał. No to były oczywiście czasy młodości, ale kto chociaż raz był na koncercie, ten wie, że było naprawdę grubo. Także tym bardziej cieszę się na tą rozmowę. Nie będziemy sobie oczywiście panować, no bo znamy się około 30 lat, jak nie lepiej. No prawie. No chyba gdzieś będzie. No już coś takiego. No, Pawełku, to taki cykl, którym ja archiwizuję tych ludzi, którzy w Częstochowie coś robią, czy robili. Częstochowianin? Tak, oczywiście. No, rodzina moja cała, to wszyscy Częstochowie. Częstochowa. Tak, no. A powiedz mi jedną rzecz. Ty masz w ogóle jakąś wiedzę na temat swoich przodków? Dziadek, pradziadek? Wiesz co, troszeczkę oglądałem twoich tych audycji i się troszeczkę powypytywałem. A, to dobrze. No to fajnie. Ale powiem ci szczerze, no za dużej historii jakiejś tam nie ma. Nie ma, ale... Mój tata mówi, że... No. Urodził się no oczywiście w Częstochowie, tak jak mówiłem, ale po prostu wieś, wiesz, pole, bo to na Grabówce wszystko tam. Aha. Jeszcze nie było, jakieś tam, wiesz. Tak, nie było nic. Remizę strażacką mieli i to było wszystko. W końcu się spaliła i się skończyło. Aha. Czyli rolnictwo, rozumiem. Tak, a od mamy strony, no wiadomo, babcia to w domu, no to wiadomo. Przy mężu. No, tak, tak, no, w domu kucharzyła, od mamy strony to samo. No, ojciec tylko był na hucie, pracował w Częstochowie. Aha. I to cała historia, jaką się dowiedziałem od rodziców. A powiedz mi, to, że ty muzykant jesteś, to jest dlatego, że tam ktoś w rodzinie grał? Czy... Nie. Czyli zupełnie. Ja całkowicie zacząłem swoją historię z muzyką też trochę przypadkiem w podstawówce na historii. Historia, no wiesz, no akurat trochę nudna była lekcja. Obok sala muzyki, tam gościu, wiesz... Coś pogrywał. Znaczy nauczyciel grał i usłyszałem fajną melodykę. Od razu do sali obok na przerwie podskoczyłem i mówię, co to było, ja też tak chcę. No akurat było tak, że w szkole mnie tam gitary, były tam jakieś takie pudła stare. Ta, a do jakiej szkoły chodziłeś? Do 14. Aha. Na Waszyngtona, to mówiło o podstawówce, prawda? No. No i tak się zaczęło. Później jakiś tam przez cały rok, bo to tak trudny utwór, z nut się musiałem uczyć. No ale fajna przygoda, fajna, palce łamałem, w końcu sobie kupiłem pierwszą gitarę o nazwie Turist, rosyjska. Gryf miała tak, kurde, wysoko od strun, że myślałem, że z palce złamie, ale od tego może lepiej mi się na właśnie gra. Aha. Bo sobie... Czyli ty zaczynałeś na gitarze akustycznej, tak, na szóstce. Tak, grałem na akustycznej gitarze, zwykłej. No później kupiłem sobie elektroniczną, ale jak znasz historię Rażonych, Wojtek mnie w końcu przekabacił do tego, żeby zostać basistą. Z Marlonem zresztą, świętej pamięci. Tak, Króliszewskim. I tak się zaczęła przygoda później z Rażonymi, no i tak już zostało. No. Oczywiście no, teraz już wiadomo jak jest. Znaczy no Rażonych już nie ma od no, nie mam, kilku no. lat, Marlon nie żyje, więc no gdzieś tam ta historia, czy drzwi tej historii zostały już chyba definitywnie zamknięte. Ja powiem szczerze, że może jeszcze, chciałbym zrobić jakiś jeszcze taki jeden koncert, taki naprawdę pożegnalny. Bo nie było go tak de facto. No tak naprawdę nie było. Znaczy raz był taki z Marlonem, bo Marlon jak pierwszy raz... do Anglii później, prawda? Pojechał do Anglii, no ale to wiadomo, co rodzinne sytuacje były, no w końcu jakoś, no ale zagraliśmy ten koncert taki pożegnalny z Marlonem, to się udało nam zrobić. No, a tutaj zobaczymy. No. Powiedz mi, po szkole podstawowej, co, szkoła średnia? Wiesz co, tutaj miałem, nie, ja do technikum poszedłem na, nawet nie wiem, czy tam, nie byłeś nauczycielem, czy nie jesteś, na Targowej. Proszę, byłem kiedyś, bo już kilka lat nie jestem. No, zespół szkół mechaniczno-elektrycznych imienia Kazimierza Puławskiego. Słynny Mościk, gdzie się tam oczywiście, zastanawiał, czy idzie się do szkoły, czy na wagary. Tak. To był strasznie wielki dylemat. No, ale no, tam jakoś to przeżyłem, a no, fajna też przygoda. No. Czyli Paweł, ty z wykształcenia jesteś kim? Ja szczerze mówiąc jestem tokarzem, powiem ci. Tokarz? Tak. Super. Tak, tylko że po prostu no, troszeczkę no, to techników. Ale fajna przygoda. Ale pracujesz, czy pracujesz w zawodzie? Nie.
Powiem tak, jak mieliśmy praktyki, ja na praktyki chodziłem z gitarą. Aha. Tak. Fajnie, dziewczyny zawsze były na praktykach, to miałem fajnie tak, wiesz, obtoczone. Obtoczone, zaznaczam. Także. No. No i tak jakoś przeleciałem mi te fajne, wiesz, te latka w szkole. No a później to już tak szczerze mówiąc, to poszedłem do pracy i już. No, no ale co tak na co dzień robi Paweł Gajda? Czym się zajmuje? W tym momencie zostałem stolarzem. Proszę. Czyli ty jesteś taki elastyczny, jak jest jakaś fajna robota albo coś cię kręci, to... To znaczy, ja to własną firmę po prostu... Stolarską. Tak, tak. I robisz w drewnie. No, robię w drewnie. Znaczy w tym momencie, ja robiłem schody na takie zlecenia i różne takie rzeczy, w tym momencie troszeczkę się to przestało opłacać. Ludzie naprawdę są wybredni, coś nie pasuje, kolor nie pasuje, stwierdziłem, że to już nie dla mnie i powiem ci, zająłem się stołami. Robisz stoły? Tak, rystykalne, zalewane żywicą. No, pięknie. Piękne, kiedyś ci pokażę nawet, jak skończyłem. No dobrze, to ja może zamówię. A, no. A, no bo tak, prawda jest taka, że my ciebie kojarzymy z Rażonymi, ale czy wcześniej były jakieś przygody muzyczne twoje? No bo nie, wiesz co, nie miałem okazji. Znaczy, oczywiście gdzieś tam się wśród muzyków spotykaliśmy, ale akurat był taki czas, że każdy miał jakiegoś tam muzyka, basistę czy coś takiego. Czyli można powiedzieć, że Rażeni to był pierwszy twój zespół, w którym taki grałeś? Poważny, tak. Później były jakieś tam przygody, ale to już było nie dla mnie. Stwierdziłem, że nie ten rodzaj muzyki. No nie. No nie ukrywajmy, że no, z tego co wiem, no to ciebie rock and roll kręci raczej, tak? Znaczy no wychowałem się szczerze mówiąc na bluesie. No. Aha. No, ja mam dwie siostry, które są starsze i zawsze tam puszczały jakieś, no wiadomo, Trójka. No, tak, tak, no, tak. Kto by nie słuchał Trójki, prawda, w tamtych czasach. Tak, wiadomo, no. No i... No i gdzieś się zaraziłem, w sumie to jamem się zaraziłem, taki poważniejszy, właśnie koncert jak załatwiłem, bo ja troszeczkę menadżerowałem, zresztą ty Wojtek też. No, swego czasu. No to załatwiłem właśnie na Ryśka Rydla koncert, na którym zajęliśmy dwa razy drugie miejsce. Tak. Jako konkurs po prostu. Jako konkurs, tak, graliśmy jako... Rozumiem. Paweł, to jest pytanie, które zadaję każdemu. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy, jak ty postrzegasz to miasto? Ja bym ci powiedzieć, no fajne wspomnienia, jeśli chodzi o dzieciństwo. Teraz nie było mnie troszeczkę w Częstochowie. Jak tak ostatnio się przejechałem teraz po Częstochowie, to te swoje stare jakieś tam blokowiska, teraz wszędzie parkingi. Kiedyś to były jakieś, wiesz, krzaczki, jakieś coś można było, a teraz wszędzie strasznie się... Beton. Taki beton zrobił. Tego mi troszeczkę szkoda. No ale tak widocznie są takie czasy i... Wszyscy mają samochody. Ale wspominam bardzo dobrze Częstochowa, jeśli chodzi o kulturę, mam nadzieję, że ma się dobrze, no. Szczerze mówiąc, nie byłem dawno w knajpie, także nie wiem, jak to teraz wygląda. No nagrywamy w czasach trudnych dla właścicieli knajp. Ja nawet nie mówię o tych czasach trudnych teraz, no wiadomo jak jest, ale no mi się wydaje, że jakieś tutaj chyba przed pandemią były jakieś te ruchy. Były ruchy, tak. Mam nadzieję, że to wszystko wróci, bo powiem ci, że jeżeli chodzi o kulturę, szczególnie kulturę taką, wiesz, gdzieś tam na ulicach, ale je tu się dzieje, różnego rodzaju akcje, to tego było dużo i rzeczywiście było fajnie. No teraz niestety z racji pandemii tego nie ma. No. Mam nadzieję, że ten rok to już można powiedzieć 2020 stracony. Może ten 2021 będzie lepszy. Czy ty muzykujesz dalej? Znaczy, no tak prywatnie sobie tam jeszcze pogrywam, ale w tym momencie zająłem się bardziej... Stołami. Stołami, tak. Nie, bo to jest troszeczkę to też artystyczne. No ja sobie bo to trzeba sprawę, niestety, tak. To nie jest wyrzeźbienie właśnie takie kółeczka, no. Blacik położyć, cztery nóżki, nie. Ja troszeczkę robię inaczej. Aha, no, czyli także muszę się troszeczkę namęczyć i troszeczkę włożyć w to duszy, no powiem może tak. To jest tak, że ja miałem wujka stolarza, który był naprawdę, no całe życie był stolarzem.
miał swój zakład i jak on zrobił coś naprawdę takiego fajnego, to później żal było mu to sprzedać, wiesz? No, ale ja mam tak samo. Ja... I mówi, tak, ale mi wyszedł na przykład, mówi, szkoda no, tego sprzedawać. Dokładnie mam tak samo. Wiesz, no te meble wszystkich tych supermarketów, to jest... Tak, to jest zupełnie co innego. Płyta wiorowa. To nie jest stolarstwo, to jest po prostu obróbka drewna i to tak naprawdę jakąś maszyną CNC. No i to wiesz, czasami to nawet to nie jest drewno, tylko to jest właśnie płyta wiórowa, no bo to są dwie różne rzeczy. No dobrze. Pawełku, czego życzyć? Tak na koniec już, rozmowa nie może być zbyt długa, albo może chcesz coś powiedzieć, na przykład... Nie, no, chciałbym oczywiście pozdrowić widzów, całą Częstochowę, wszystkich znajomych, których no, nie widziałem się już dawno z nimi, no może to nadrobię teraz w najbliższym czasie. No zobaczymy, no teraz ta pandemia, to tak wszyscy jeszcze tak nie spotykają, no wiadomo, tak. No ale no już pomału to jakoś się luzuje, zobaczymy, no wakacje, no... Może coś będzie. Może coś będzie, no a tak to co życzyć, no mi się wydaje, że zdrowia tylko, no co, no i trochę szczęścia w życiu. Dobrze, no. to ja ci życzę zdrowia i szczęścia w życiu. A ja nie dziękuję. No, proszę Państwa, gościem moim i Państwa był Paweł Gajda, basista kultowego częstochowskiego zespołu Rażeni Piorunem. Oczywiście pozdrawiamy Wojtka Króla i wszystkich. Możemy tam pomachać. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy Was. Pa, pa. Pa, pa.